Życie na stacji New Hope marta Kirin. Cering. Cering przecierał bar szmatą i z niepokojem obserwował ludzi napływających do knajpy pod ciemną gwiazdą. Jeszcze nigdy nie widział, żeby na wczesnej porannej zmianie zbierało się tylu czatujczyków. Kiedy działy się takie rzeczy, miał złe przeczucia. Ej, masz hojdowską wódkę. Zapytał z twardym czatuskim akcentem jeden z klientów, sadowiąc się na wysokim stołku przy barze. Cering spojrzał w jego kierunku. Znał go Batu. Wiedział, że był członkiem czarnej łzy, jak większość stałych bywalców w jego barze. W końcu kupił to miejsce od jednego z nich, pod warunkiem, że nie będzie zadawał pytań. Odwrócił się, żeby spojrzeć na butelki poustawiane na półkach. Ostatnia mruknął. Nalał trunek w szklankę i przysunął do Batu. Przyjrzał się ludziom, którzy zaczęli rozsiadać się przy stolikach w pomieszczeniu. Większość rozpoznał od razu. Złożył ręce na piersi i oparł się nimi o bar. Pochylił do mężczyzny, który upił łyk wódki. — Nie będzie dzisiaj kłopotów? — zapytał szeptem. Batu obrzucił go spojrzeniem i pokręcił głową. — Przyszliśmy tylko pośpiewać — powiedział z uśmiechem. — Co się tak cykasz, za? Cering wyprostował się i poklepał ręką po nadgarsku, w geście obojętności. Czatujczyk się roześmiał, widząc jego zmieszanie. Amgalan nights, powiedział wesoło Batu. Cering nie wiedział, czy wolał, kiedy członkowie organizacji terrorystycznej nazywali go przyjacielem i prosili o spokój, czy go kompletnie ignorowali. Napijemy się przed robotą i sobie idziemy zapewnił jeszcze. Batu odszedł od baru i rozsiadł się z gromkim śmiechem przy swoich kolegach przy jednym ze stolików w kącie. Przywołali Ceringa rękoma i wesoło prosili o czatuską archi. Kiedy kończyli piątą pieśń ze świętej księgi Kamena Tanasa Mówcy Rasy, Cering miał już nieco lepszy humor. Rzeczywiście, klienci nie sprawiali problemów i tylko pili i śpiewali. Stojąc za barem, Celing czasami nucił sobie pod nosem znane melody i zamawiał przez holograficzny pulpit dostawy trunków, które się kończyły. Zmiana dochodziła już końca, kiedy do baru przyszedł ktoś jeszcze. W pomieszczeniu chwilowo przycichło, kiedy wszedł wysoki czatujczyk o ciemnej skórze z wytatuowaną na boku szyi po czatusku modlitwą do rasy. Przyjrzał się siedzącym przy stolikach, kiwnął im głową, podszedł do baru i głębokim basem zamówił szota wódki. Cering nalał. Atmosfera w barze zrobiła się napięta. Zaczął podejrzewać o co chodziło i wcale mu się to nie podobało. Mężczyzna wypił, odwrócił się do pozostałych i kiwnął znowu głową. Cak Batu, rzucił po czatusku. Już czas. Pozostali zaczęli klepać kompana po plecach. Batu z uśmiechem ugasił papierosa w popielniczce i wstał. Cering przymknął oczy i przełknął ślinę. Nigdy się do takich sytuacji nie przyzwyczai. Dzięki za drinka, Cering. powiedział Batu i uśmiechnął się do niego. Cering pokiwał głową i patrzył, jak Batu i rosły czatujczyk wychodzili z knajpy. Zamach bombowy w korytarzu D na poziomie 47. Rozkazem Straży Granicznej ograniczony zostaje ruch na tym poziomie. Newarskich obywateli rannych pięciu. Zabitych czterech. Rodziny otrzymają powiadomienie na wszczepy komunikacyjne. Ukrywanie przestępców oraz informacje o wydarzeniu grozi aresztowaniem. Życzymy miłego dnia, obywatele New Hope. Sering spojrzał w sufit, kiedy rozbrzmiał beznamiętny, metaliczny głos. Pokręcił głową. Nie zawsze wiedział, kto dostąpił zaszczytu śmierci za wolność Czatuzy i zespolił się z rasą w podróży po wszechświecie. Tym razem widział wyraźnie w głowie jego uśmiechniętą twarz. Czasem wolałby nie wiedzieć. Joe, też ściągnęli cię z domu? Joe uśmiechnął się szeroko. Ta, ale zdążyłem puknąć jeszcze moli przed wyjściem. Złapał się za krocze, a reszta chłopaków się roześmiała. Już to widzę, powiedział Al, przekrzykując szum silników transportowca. Zmoczyłeś się w pościel, kurwa. Jeszcze więcej śmiechu. To musiał być piękny sen. Joe walnął pięścią w ramię ala, co nie było łatwe, biorąc pod uwagę przyspieszenie, z jakim poruszał się pojazd. Zakładamy się? Joe krzyknął po chwili. Starał się odciągnąć myśli chłopaków od tego, co zaraz mieli zobaczyć. Zakład, że znajdę część bomby! rzucił jeden z młodszych, Clint. To była jego pierwsza misja. Joe uniósł na to brwi. Potem spojrzał na ala, który wzruszył ramionami. Dobra! Kto stawia na Clinta, że znajdzie skórwy syna? Kiedy wracali po robocie na posterunek, byli zmęczeni. Nikt nie próbował przekrzyczeć silników. Jechali też wolni, choć to mogło się tylko Joe'emu wydawać. Przepocony, głodny i zmęczony. Marzył tylko o prysznicu. Ręce Joe'ego trzęsły się. Spojrzał na Ala, który mu się przyglądał, ale nie uśmiechał się ani nie dowcipkował, jak wcześniej. Al pokazał głową na tył transportowca. Joe wychylił się nieco ze swojego siedzenia. Clint łukał w kącie, ściskając kurczowo swój pojemnik. Pogadam z nim, powiedział John nachylając się do przyjaciela. Al kiwnął głową. Dobrze, ale, wystawił palec, nie wspominaj mojej wpadki. Joe wyszczerzył zęby. Jakbym śmiał, Al parsknął. Obaj wiedzieli, że wszystkim nowym opowiada się tę samą historię. Wychodzili z transportowca po cichu, trzymając w rękach pojemniki z zebranymi rzeczami. Na kombinezonach lśniły plamy krwi. Oddali pojemniki, podpisali dokumenty i pozwolono im przebrać się w czyste prywatne ciuchy. Joe przyglądał się Clintowi, który siedział na ławce w szatni i patrzył tempo w przestrzeń przed siebie. Joe poczekał, aż pozostali wyjdą. Podszedł do chłopaka i uklęknął przed nim. Zaczął powoli zapinać guziki jego koszuli. Clint, zaczął łagodnie. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Co? Dopiero po chwili Clint spojrzał mu w oczy, ale zaraz opuścił głowę i przełknął ślinę. Wszyscy przez to przechodzą, powtórzył Joe. Ich... ich rozerwało na strzępy, wyszeptał Clint. Dlaczego robią to ludzie, a nie drony? Ale co? Dlaczego ludzie sprzątają? Joe uśmiechnął się szeroko. Bo jesteśmy lepsi. A tak serio, spoważniał. Jesteśmy tańsi w utrzymaniu. Clint milczał. Musisz teraz podjąć decyzję, kontynuował Joe. Jeśli ta praca macie zniszczyć psychicznie, to musisz się wycofać i poszukać czegoś innego. Albo możesz zostać i z czasem nabierzesz dystansu, jak ja i reszta chłopaków. Ale nie ukrywam, to jest trudne. Clint kiwał głową ze zrozumieniem, chociaż Joe podejrzewał, że jego słowa dopiero powoli docierały do jego świadomości. Ostrzegam tylko, nie sięgaj po syntek, bo będzie jeszcze gorzej. Clint zerknął na niego, jakby myśl o narkotykach naprawdę przeszła mu przez głowę. Chodź, odprowadzę cię do domu. Po takim zamachu na pewno nie będzie kolejnych przez kilka cykli. Myślisz? Ta, potwierdził Joe obojętnie. W tej robocie jest więcej wolnego niż pracy. A kasa dobra. Pomógł Clintowi wstać z ławki i poprowadził do wyjścia, ale chłopak zatrzymał się przed drzwiami. Dlaczego oni to robią? Zapytał cicho. Joe wzruszył ramionami. Bo nie widzą innego sposobu. Nienawidzą nas, prawda? Joe uśmiechnął się i klepnął ramię chłopaka. I tutaj dochodzimy do głównego punktu, o którym chciałem z Tobą pogadać. Wiesz, że Al też kiedyś zadał mi to pytanie, a przy następnej robocie. Dolma. Dolma starała się pospiesznie domyć płytek grzewczą na stoisku. Spóźniła się dzisiaj, bo musiała odprowadzić syna do szkoły, a niestety przez ostatnie zamachy zablokowano korytarz, którym zazwyczaj go odprowadzała i musiała iść dłuższą trasą. Nie wspominając o samych kaprysach mojego Norbu, który nie chciał przejść progu sali. U Yanga, jej szefowa, nie była jednak zła. Zawsze życzliwa taki, tym razem skwitowała to tylko uśmiechem i zaczęła przygotowywać mięso do smażenia. Za! westchnęła starsza kobieta o długich siwych włosach zaplecionych warkoczyki na starą czatuską modłę. Dolma ścięła włosy, pofarbowała na ciemny kolor i nie zaplatała już warkoczyków. Nie było to mile widziane w różnych instytucjach. U Yanga nosiła może inne warski roboczy kombinezon, ale zachowywała elementy tożsamości czatuskiej, co Dolma bardzo u niej podziwiała. Zostawię cię na tę zmianę, pójdę do na. nie dokończyła. W korytarzu pojawiła się grupka młodzików, którzy śmiali się i głośno rozmawiali po czatusku, bazgrząc ściany sprayami. "O, harchy!" krzyknął jeden z nich. "Jestem głodny. A Za co je kupisz tenek?" prychnął drugi, nazywając kolegę idiotą po czatusku. Dolma skuliła ramiona i starała się nie patrzeć w ich kierunku. Młodociane gangi były niebezpieczne, zwłaszcza w takiej grupie. Yanga stała uśmiechnięta. "Ej wy, Krzyknęła w ich kierunku w pewnym momencie. Nie bazgrajcie mi ścian przy stoisku, za? Jeden z młodych roześmiał się i krzyknął coś szybko do kumpli. Podeszli grupą do stoiska. Dolma stanęła za swoją szefową i chciała jej powiedzieć, żeby uważała, ale Yanga nawet nie zwracała na nią uwagi. Wpatrywała się w młodych czatujczyków. Dlaczego mielibyśmy tego nie robić, Eme? Właśnie, Eme? Mówili do niej babciu, jakby to była obraza, że jest stara i niedołężna. Dolma próbowała coś powiedzieć. Proszę, zostawcie. Ujanga wystawiła dłoń i uciszyła młodą kobietę. Podeszła krok bliżej do grupki, wpatrywała się w oczy temu, który odezwał się do niej pierwszy. Niemal ścian symbolami świętej rasy, powiedziała spokojnie. To nie przynosi skutku, odstrasza mi klientów. Chłopak prychnął. To dla czatusji, ryknął, a reszta powtórzyła za nim. A co takiego wyrobicie dla niepodległości ojczyzny, za? prychnął kolejny. Dolma była przekonana, że są gotowi zdemolować im stoisko. U Janga podwinęła rękę w kombinezonu i pokazała blizny, które miała na dłoniach. Walczyłam w wojnie dwóch ogni i prowadziłam pierwsze natarcie na główny pałac najwyższego. Spędziłam lata w newarskiej kolonii karnej na asteroidzie B50. Młodzicy zamilkli, słuchając się w jej słowa. Dolma też nigdy tego nie słyszała. Malunkami nie pomagacie czatusi, mówiła dalej u Ja nie pomogłam bronią, przyłożyła kciuk do serca w geście ubolewania. Wy, położyła dłoń na ramieniu młodzika przed nią, pomożecie czatusi ucząc się historii języka, zachowując naszą kulturę. Ale czarna łza! I próbował protestować chłopak. Należałam do czarnej łzy, ale droga wojny nie prowadzi do niepodległości, tylko do bólu. Nacierałam na płas najwyższego z synem i córką. Straciłam ich. Cisza przeciągnęła się między nimi. Ujanga uśmiechnęła się szeroko. Proszę, nie malujcie ścian obok mojego stanowiska. Chcę uczciwie zarobić i wrócić do domu, pomodlić się do rasy. Zjedźcie ze mną po harchu i wróćcie do szkoły. Nie mamy pieniędzy, wybąkał jeden z nich. Dla was są za darmo, Dzalu. Kiwnęła na dolmę, a ona zaczęła smażyć mięso. Izabel. Izabel, idziemy do baru na trzecim, idziesz? Izabel spojrzała na Grahama i uśmiechnęła się, przykładając datapad do czytnika. Przed nią leżał sto zdanych do wprowadzenia do raportu, który musiał ukończyć przed następnym cyklem. Nie mogę, odparła, mam robotę. Nie przesadzaj, zrobisz to jutro w godzinkę, chodź z nami. Izabel przyjrzała się Grahamowi i znowu chciała odrzucić propozycję, ale coś w jego oczach ją powstrzymało. Tylko na drinka, powiedziała i wylogowała się z systemu, przykładając nadgarstek do płytki aktywującej w blacie biurka. Graham uśmiechnął się szeroko. Świetnie. Kiedy do niego podeszła, objął ją swobodnie ramieniem. Na mój koszt. Przenoszą mnie na inny posterunek, powiedział Graham, kiedy odprowadzał Izabel do domu. Serce zabiło jej mocniej. Przenoszą? Dlaczego? Wygląda na to, że jestem dobry w tym, co robię. Roześmiała się. Rozumiem. ściągają cię do gorszego poziomu. Od razu gorszego, pokiwał jednak głową. Na dwudziesty piąty. Będzie mi ciebie brakować, wykrztusiła z siebie po chwili milczenia. Pocałowali się. Pierwszy raz. I ostatni. Wybuch rzucił nimi o ścianę korytarza. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Lekarze powiedzieli, że ma wstrząśnienie mózgu i dlatego bolała ją głowa, ale z tego wyjdzie. Niestety, Graham Jarrett nie przeżył operacji. Osłonił ją. Administracja przesyła życzenia powrotu do zdrowia. i Jeśli będzie pani chciał ubiegać się o rentę i zwolnienie, za... będę gotowa do służby. Przerwał oficerowi sucho. Gdy tylko lekarze mi pozwolą, wrócę do biura. Agent uśmiechnął się i kiwnął głową. W takim razie będziemy na panią czekać. Wyszedł, a Izabel wiedziała, że jej walka z terrorystami dopiero się zaczęła. Jeremy. Jeremy otarł spotu i odetchnął, zerkając na twarz nieprzytomnego pacjenta i pokręcił głową. Skończyłeś już młodego? Obrócił się, aby spojrzeć na swojego kierownika zmiany. To trudny przypadek, przyznał. Nie wiem, czy zastosowanie tego wszczepu przy zmianach nerwowych. Zostaw go, przerwał mu kierownik, Nick. Nancy dokończy. Ale Jeremy chciał protestować i dokończyć pracę. Mógł pomóc dostosować szczep, tak aby nie przeszkadzał i dobrze się zintegrował. Mogę go zainstalować w innej konfiguracji. Przyszedł klient z pierwszego poziomu wszedł mu w słowo nich. Jak się postarasz, to dostaniesz pokaźną premię. Jeremy zobaczył za plecami nika Nancy, gotową do przyjęcia zadania. Jeszcze raz zerknął na czatuskiego chłopca, któremu wszczepią nową mechaniczną dłoń, po tym jak wybuch bombowy urwał mu jego prawdziwą. To tylko regulacja. Nancy da radę. Jesteś najlepszy w dłoniach. Potrzebujecie. Teraz. Nick podkreślił stanowczo ostatnie słowo. Jestem, mruknął Jeremy, wstając z poczuciem winy. Nie obejrzał się na chłopaka, który pozostawał pod narkozą. Nancy pewnie to spieprzy. Panie Dawid, to ten technik, o którym panu mówiłem. Jeremy przyjrzał się podrasowanemu, mechanicznemu nadgarstkowi, wtopionemu w prawdziwą skórę. Robota wysokiej klasy. Najnowszy model w szczepu, skomentował sucho. Już potrzebuje regulacji? Dawid uśmiechnął się szeroko, ukazując bialutkie zęby. Dużo umów podpisuje przy okazji meczu na boisku. Jeremy tylko kiwnął głową. Wracał do domu z gotówką, która spłaci czynsz za cztery następne cykle i zapewni w tym czasie jedzenie lepsze niż syntetyczne papki z torebki. Mógł jednak myśleć tylko o czatuskim chłopcu, który wychodził z bólem w kikucie ręki z ich kliniki. Obiecał sobie, że go znajdzie i poprawi robotę. Nie pierwszy raz w życiu. Jak było w pracy? Jak zawsze, kochanie. Odparł bez namysłu, wpatrując się w wesołe, niewinne oczy swojego siedmioletniego synka. Pójdziemy dzisiaj na obiad do restauracji? Super! Mimo wszystko Jeremy uśmiechnął się i przytulił syna. L'hamo. L'hamo siedziała przy stoliku i bawiła się swoją przytulanką w kształcie Nohoja, czatuskiego domowego zwierzaka, którego w życiu nie widziała. Nohoj nazywał się Chuci i właśnie spacerował po trawie, którą l'hamo wyobrażała sobie jako metalową podłogę w kolorze zieleni. Nigdy nie widziała prawdziwej, ale mama mówiła, że jest zielona i się po niej chodzi. L'hamo! Podniosła głowę wyrwana z zabawy, obróciła się w krzesełku i uśmiech rozjaśnił jej twarz. – Tatuś! – krzyknęła, złapała czuciego za łapę i podbiegła do taty. – Cześć, skarbku! – uklęknął na jedno kolano. Był wysoki niczym szyb windowy, którym jeździli do domu. Zawsze musiała zadzierać wysoko głowę do góry, żeby zobaczyć jego twarz. Kochała, kiedy zniżała się do niej. Zarzuciła mu ręce na szyję i przytuliła się. – Chyba zapomniałaś czegoś? – mruknął. Spojrzała, na co wskazuje. Granatowy plecak leżał porzucony przy stoliku. Lama puściła tatę i podbiegła po plecak. Przepraszam za spóźnienie, usłyszała jak tata tłumaczy się pani nauczycielce. Mieliśmy skończyć dwie godziny wcześniej. Nic się nie stało, odparła spokojnie pani Andrews. Lama uśmiechnęła się szeroko i podskakując wróciła do dorosłych. Tylko proszę porozmawiać z nią, żeby nie używała czatuskiego na lekcjach. Tata milczał i jakby zastygł w miejscu. Wymsknęło się jej kilka słów dzisiaj. Inne dzieci podłapują i trudno utrzymać mi dyscyplinę w klasie. Rozumiem, odparł cierpko tata. Lhamo posmutniała. Czy był na nią zły? Opuściła głowę i poczuła, że się rumieni. Nagle tata chwyciła głodnie za rękę i pociągnął do wyjścia. Do jutra, Lhamo. Nie zapomnij czerwonej kredki. Jutro będziemy malować flagę Newarii. Dobrze, krzyknęła zadowolona Lhamo. Pa! Trzymała tatę ciągle za rękę, kiedy wchodzili do windy. Tata nic nie mówił, ile chamo się trochę bardziej zmartwiła, ale zapomniała o tym, gdy tylko winda zaczęła jechać w górę. Dlaczego jedziemy w górę, pala? zapytała, marszcząc brwi. Dom jest w dole. Wiem, skarbku, powiedział tata, nie patrząc na nią. Zadarła mocno głowę do góry, żeby odnaleźć jego twarz. Schowana była jednak w cieniu. Jedziemy do emcin, po lekarstwa dla mamy. Lhamo opuściła głowę i zapatrzyła się we własne brudne buty, które były niegdyś białe. Mama się źle czuje? zapytała cicho. Nie wiedziała, czy tata ją usłyszał. Troszkę powiedział w końcu. Nie martw się. Emcin pomoże. Lhamo przełknęła ślinę. Bała się zadać następne pytanie, ale tatuś mówił, żeby zawsze mówiła mu, jak co się umartwi. Pala. Tak? Jesteś na mnie zły. – Co? Nie, dlaczego? – spojrzała na niego i tym razem nachylił się. Widziała jego zmartwioną twarz. – Że mówiłam po czatusku w szkole? Pani Andrus była zła. Tata uklęknął przed nią i złapał ją za ramiona. Na jego lewym nadgarstku winiała blizna po usuniętym tatuaży, który tak lubił Alhamo, ale tata wytłumaczył, że żeby dostać pracę, musi się go pozbyć. Hamo pamiętała napis po czatusku, wtedy wydawały się i szlaczkami, a nie literami. Teraz już w szkołach nie uczono czatuskiego, był zabroniony. Nie, skarbku, nie jestem zły. Postaraj się po prostu w nim nie mówić w klasie, dobrze? Pokiwała smutno głową. Ale ja lubię, bąknęła cicho. Tata uśmiechnął się szeroko. W domu pośpiewamy po czatusku. Co ty na to? Hamu uśmiechnęła się szeroko i przytuliła do taty. Ale w szkole staraj się używać tylko Newarskiego, za? Pokiwała głową. To ważne, powiedział poważnie. Jego twarz była niemal smutna. Musisz się uczyć, bo kiedyś pozwolą nam wylecieć poza stację. Musisz się uczyć, żeby mieć lepszą pracę niż ja i mama. Rhamu uśmiechnęła się lekko. Dobrze, pala.